To jest właśnie moja żona Maria na spacerze z naszym pieskiem. Wyprowadziłem Marysię z domu. Mija, pokaż się tutaj. Co, pieseczku, nie chcesz na smyczy chodzić, tak? Nie chcę, piesek, na smyczy chodzić. Piesek, nie chcę na smyczy chodzić. Pokaż tutaj mordkę, jaka ty jesteś śliczna. Pokaż się tu wszystkim. Pokaż się tu, taki dobry piesek. Tak. Teraz idź do Marysi, no. No i powiedz, co tam słychać u ciebie. A u ciebie? U mnie jest wspaniale. Pokaż się przy tym słonecznej, jesiennej pogodzie. Przy tym, tym pięknym dniu. Przestań gadać. Dlaczego mam przestać gadać? No jasne. Ja. Właśnie, Marysiu, nie? Nie jest tak blisko, ty jesteś naprawdę cudowny. Nic się nie bój. Dobry piesek, mój kochany. Gdzie to tam taki inny pieski cię atakowały, tak? Taki inny biały piesek cię atakował, tak? Proszę? Bardzo ładnie wygląda. Naprawdę? Tak. Spódniczka, ten sweterek i do tego piękne rajtuzy. A ty co ty tam gadasz? Pójdź do kręgu i gadasz. Ja? Szczepan! To jest ten pies, ten biały, to jest West. A ja myślałem, bo to Amor tam na tym, nie? Czy jak na tym kotuś, na tych puszkach? Co jest to jedzonko dla psów? Nie wiem, to jest chyba nazwa firmy, tak? Aha. Ładny ten piesek. To miał być film o tobie, piesku. To miał być film o tobie, Mika. Ty mały psiaczku, ty. Ty mój kochany psiaczku. To miał być filmik o tobie, no. Jesienny filmik o Mii, no. Pokaż się tu troszkę. Zawołaj, Marysiu. Zawołaj Szczepana, Maria. Normalnie, tak jak zawsze go wołałaś. Tak jak zawsze go wołałaś. Daj mu bułeczkę. Jak jest wiatr, to nie odbija się ten dom, nie? W tej wodzie. O czym mówiłaś? Marysiu? Marysiu, o czym mówiłaś? No? O czymś mówiłaś? Ten profil prawy. To znaczy twój lewy profil jest śliczny. Naprawdę, cudowny. Naprawdę. Co ty mówiłaś, że co tam jest? Co tam? Aha.